Szponiasty to ptaki drapieżne. Ich wzrok jest wielokrotnie bardziej wyostrzony niż wzrok człowieka. Z lotu obserwują powierzchnię Ziemi. W mgnieniu oka nurkują po nic niepodejrzewającą zdobycz. To matka natura sprawiła, że są niepokonanymi myśliwymi, atakującymi z powietrza. Wiosna w Parku Narodowym South Tooth w stanie Idaho, gdzie żyją różne gatunki szponiastych. Spójrzmy, jak w locie łapie swą ofiarę sokół preriowy. Zobaczymy rozbudowany akrobatyczny taniec godowy majestatycznego myszołowa rdzawosternego. Zobaczymy sowę, która naraża się, aby chronić swe piskle, oraz pustułkę amerykańską, która udaje, że jest zraniona, aby chronić swe małe. Wreszcie przyjrzymy się parze rybołowów, budujących swe gniazdo. Dopiero gdy po raz pierwszy zobaczysz orła w locie, będziesz wiedzieć, dlaczego ten niesamowity ptak fascynował ludzi przez tysiące lat. Każdego roku orły licznie zbierają się w tradycyjnych miejscach zimowania. Odbędziemy podróż do dwóch takich miejsc w dwóch bardzo odmiennych częściach świata. Na początku odwiedzimy odległy półwysep Shirataoko na dalekim północno-wschodnim wybrzeżu Japonii, gdzie zimuje prawie 30% ze światowej 6-tysięcznej populacji bielika olbrzymiego. W USA, na granicy północnej Kalifornii i Oregonu, będziemy obserwować zimującego bielika amerykańskiego oraz orła przedniego, żywiącego się licznym ptactwem wodnym do rzecza Klamath. Zapraszamy na dokument Dzikie Wyprawy, w którym poderwiemy się do lotu z tymi niesamowitymi ptakami. Dzikie wyprawy. Gdy zaczyna świtać nad górami South Tooth, młody północny jastrzębiak samotnie opuszcza swe schronienie, osuszając w porannym słońcu rosę ze swoich piór. Szponiaste wykorzystują różne techniki polowania. Jedna metoda stosowana przez jastrzębiaka polega na zlokalizowaniu ofiary podczas unoszenia się na średnich i niskich pułapach. Gdy wypatrzy zdobycz, dalej obniża lot, wykorzystując otaczające zarośla jako przykrywkę dla swojego ataku. Tym razem królik ucieka. Pomimo swojego szerokiego arsenału, zaskakująco wysoki odsetek ataków przeprowadzanych przez młodsze ptaki kończy się fiaskiem. Ten niedojrzały jastrzębiak jest typowym przykładem. W jego wieku przedstawiciele jego gatunku otrzymują posiłek tylko raz na 4,5 godziny w czasie polowania. Ale wytrwałość popłaca. Czas ma kluczowe znaczenie. Szponiaste są bezradne na ziemi. Jastrzębiak rozpościera skrzydła, co określane jest jako okrywanie, czyli schowanie zdobyczy przed wzrokiem drapieżników. Najpierw obdziera królika z futerka. Następnie szybko przełyka jedzenie, przechowując większą jego część w rozszerzeniu przełyku nazywanym wolem, aby z kolei przekazać je do żołądka, gdy wygodniej przysiądzie sobie w bezpiecznym miejscu. Ptaki drapieżne często wykorzystują technikę polowania z zasiadki, która nie wymaga spalania dużej ilości energii typowej dla polowania z lotu.
Z wysokiego punktu obserwacyjnego inny jastrzębiak obserwuje teren, aby wyłapać jakikolwiek ruch. Ma niesamowicie wyostrzony wzrok. Mając zdolność do widzenia światła ultrafioletowego, dysponuje bogatszym i bardziej szczegółowym obrazem świata niż my, szybko dostosowując ostrość i natychmiast odróżniając swą zdobycz od tła. W odległości 1,5 kilometra kolejny przedstawiciel szponiastych, sokół preriowy, wykorzystuje zupełnie inną metodę polowania. Gołąb skalisty, także znany jako gołąb pospolity, występuje w Ameryce Północnej oraz jest ulubioną zdobyczą sokoła preriowego. Inaczej niż jastrzębiak, sokół preriowy lata na wysokich pułapach i z powietrza atakuje ofiarę. Na początku mu nie wychodzi, ale kontynuuje pościg. Gdy już mocno trzyma gołębia w swoich silnych szponach, sokół preriowy szybko konsumuje swą zdobycz. Jedną z jego cech charakterystycznych jest jego dziób z wyrostkiem lub inaczej sokolim zębem, który z łatwością wkłada między kręgi szyjne ofiary, aby zerwać rdzeń kręgowy. Używa go także do zdzierania piór, a następnie usuwa mięso z kości. Dziób składa się z kości pokrytej warstwą keratyny, tego samego materiału, z którego zbudowane są ludzkie paznokcie, rogi krowie lub łuski gadów. Podobnie jak paznokcie, keratyna rośnie przez całe życie, ścierana poprzez używanie dziobu. Gdy sokół skończy ucztę, niewiele po niej zostaje. Ale resztki nie marnują się. Muchy i osy szybko je dokańczają. Osy zabiorą resztki mięsa do swoich gniazd. Rozdzierający krzyk myszołowa rdzawosternego kieruje moją uwagę ku dopiero co dojrzałej samicy siedzącej w gnieździe, które z całą pewnością było przez lata używane przez inne myszołowy. Pragnąc zwrócić na siebie jej uwagę, samiec unosi się w powietrzu ze zwisającymi nogami w typowej pozie godowej. To istotny czas w ich trwającym od 10 do 20 lat życiu. Uważa się, że ptaki łączą się w pary na całe życie. Dlatego też wybór partnera to przeciągający się i podniosły proces. Samiec tego gatunku próbuje zrobić wrażenie na swojej potencjalnej samicy, prezentując różne elementy tańca godowego, w tym figury akrobatyczne. Samiec siada w pobliżu i przywołuje samicę. W końcu udaje mu się ją przekonać i samica opuszcza swoje miejsce, aby się do niego przyłączyć. Samiec przygląda się temu ze swojego miejsca. Po przybyciu samicy te dwa ptaki przybierają pozy, aby wyrazić czułość.
Niespodziewanie na scenę wkracza drugi samiec, który rozpoczyna na własną rękę robiące wrażenie wznoszenie. On także przybył zalecać się do samicy, która nadal jest do wzięcia. Odrywając się do lotu, nowa para wznosi się na spotkanie nowego przybysza. Jeżeli zdążyli się już połączyć, z pewnością odgonią intruza. Jednak do momentu ukształtowania się ich związku, samica zezwala na obecność tego zalotnika. Samiec nie ma innego wyjścia, jak tylko konkurować o jej względy. Na zmianę dwa samce zbliżają się do samicy z wyciągniętymi szponami. Dotykanie grzbietu samicy szponami to typowe zachowanie godowe, nazywane spadochroniarstwem. W toku ewolucji zostało zagwarantowane, że dorosłe samce, które najlepiej zademonstrują te trudne umiejętności blisko związane z polowaniem, to te, które najprawdopodobniej pozyskają partnerkę. W końcu, przy wykonywaniu spektakularnego podwójnego manewru swobodnego opadania, wytrwalszemu samcowi udało się zniechęcić konkurenta. Nowo przybyły samiec odchodzi i przysiada na gałęzi poniżej. Ta para myszołowów poradziła sobie z zagrożeniem ich związku. Zatem tym bardziej te dwa ptaki staną się parą na całe życie. Dzikie wyprawy. Czwarta rano. Szukamy puszczyka virginijskiego, nocnego przedstawiciela szponiastych, który wije gniazdo wcześniej niż inne drapieżne ptaki. Niesamowity krzyk prowadzi mnie do gniazda. Małe piskle konsumuje królika, którego nocą upolowała dla niego matka. Sowy w całości zjadają swą zdobycz, zwracając resztki kości i futra po trawieniu. Wraz z nadejściem dnia, sowia matka układa się w gnieździe ze swym potomstwem po całonocnym polowaniu. W niedalekiej odległości rozpoczyna się dzień dla myszołowa rdzawosternego. Puszczyki virginijskie słyną z dokuczania myszołowom rdzawosternym w ich gniazdach w nocy. Zatem w dzień myszołów jest skłonny odpłacić im za to, atakując ich małe. Sowia matka zauważa, że myszołów zbliża się do jej gniazda, więc aby odciągnąć jego uwagę od jej bezbronnego pisklęcia, przelatuje na pobliskie drzewo. Zarówno puszczyki virginijskie, jak i myszołowy rdzawosterne mają silnie rozwinięty instynkt terytorialny. Gdy ich terytoria się nakładają, konfrontacje są nie do uniknięcia. Myszołów wykorzystuje okazję, aby zaatakować samicę puszczyka. Nurkuje parę razy, ale nie jest w stanie przebić się przez drzewa, aby dosięgnąć samicę.
Nagle zauważa bezradne piskle i przygotowuje się do ataku. Samica może się temu tylko przyglądać. W tym samym czasie inny przedstawiciel szponiastych dostrzega zamieszanie. Pustułka amerykańska właśnie dojada jaszczurkę. Wyrusza, aby bronić swego terytorium przed myszołowem, przynosząc wielką ulgę sowie i jej pisklęciu. Mimo, że ponad trzy razy mniejsza od myszołowa, pustułka jest sprawniejsza w powietrzu i zdolna dokuczyć dużemu intruzowi. Ponosi jednak ryzyko. Myszołowy znane są z tego, że od czasu do czasu zabijały i zjadały kłopotliwe pustułki. Na wysokości 750 metrów nad poziomem morza wiosenny deszcz skrapia podgórze Sawtooth. Pustułka amerykańska unosi się w powietrzu polując. Zauważyła samicę siewki amerykańskiej i jej piskle. Wyczuwając niebezpieczeństwo grożące z góry, instynktownie przystępuje do wdrożenia swego wymyślnego podstępu, próbując odciągnąć uwagę drapieżników od młodego i skierować ją na siebie. Drapieżcy wydaje się, że samica jest zraniona. Prosty cel. Piskle czmycha do bezpiecznej kryjówki. Uwaga myszołowa koncentruje się na matce. Kiedy pustułka nurkuje po wydawałoby się łatwy posiłek, nagle siewka staje się trudnym celem. W momencie, gdy jej piskle jest bezpiecznie ukryte, może zakończyć swoje przedstawienie i pobiec do kryjówki. Zaledwie 1,5 kilometra stąd, na północny wschód, na wysokości 2 kilometrów śnieg nadal jest głęboki. Samiec rybołowa leci, aby dołączyć do swej samicy. Ciemny naszyjnik piór wokół szyi charakteryzuje samicę. Rybołowy są zazwyczaj monogamiczne, tworząc długoletnie pary, często na całe życie. Każdego roku para wraca z miejsca zimowania do tego samego miejsca lęgowego. Wiosna to bardzo pracowita pora dla rybołowów. Oprócz polowania na ryby, muszą one zbudować i utrzymać swoje duże gniazdo, prawie zawsze odłamać patyki w locie. Nie zawsze jest to proste. Pierwsza próba tego samca jest nieudana. Zazwyczaj to samce znoszą patyki na gniazdo. Na razie samica przygląda się pracy swojego samca. Liczebność rybołowów w Ameryce Północnej znacznie się zwiększyła po zakazaniu stosowania DVT i innych pestycydów w latach 70. Niestety, tego zakazu nie wprowadzono w innych częściach świata, szczególnie w Ameryce Łacińskiej, gdzie wiele ptaków zimuje. Samiec ponownie próbuje. Tym razem mu się udaje. Po zgromadzeniu przez samca materiałów, samica przystępuje do formowania gniazda zgodnie z kształtem swojego ciała.
Większość gniazd rybołowów jest ogromna, należąca do największych wśród wszystkich ptasich gniazd na świecie. Rybołowy potrafią zbudować je w zaskakująco krótkim czasie, około 2 do 4 tygodni. Zazwyczaj korzystają one z tego samego gniazda latami, w każdej porze lęgowej, dokładając więcej patyków i innych materiałów. Za miesiąc samica złoży 2 do 4 jaj oraz będzie je wysiadywać przez 32 do 43 dni. Jej pisklęta będą gotowe do lotu między 45 a 60 dniem po wykluciu. Dzikie wyprawy. Ósma 30 rano, 11 stopni Celsjusza poniżej zera. Wkrótce pasmo bieli przykryje morze na horyzoncie. Kry są grube, ale zdradzieckie. Wyłącznie dużą łodzią o wzmocnionej stalowej konstrukcji można się wybrać w taką podróż. Pod wpływem lodu mniejsza drewniana łódź mogłaby rozpaść się na kawałki. Nad naszymi głowami przelatuje bielik. Potem bielik olbrzymi. O innej porze roku ci przedstawiciele szponiastych żyją samotnie lub w parach. Zimą natomiast gromadzą się wokół źródeł pożywienia. Z konieczności muszą tolerować swoją obecność. Spędzają dzień polując na ryby, zarówno te żyjące pod powierzchnią wody, jak i te już schwytane przez inne orły. Wszystkie szponiaste, aby przeżyć, muszą magazynować energię. Przez większość czasu siedzą i obserwują, czekając na okazję do zdobycia łatwego pokarmu. W końcu potrzeba zapewnienia sobie pożywienia staje się najwyższą koniecznością. Bielik olbrzymi obniża pułap lotu i wyciąga rybę z morza. W międzyczasie inne ptaki kłócą się o kolejną świeżo złowioną rybę. Kradzież pożywienia i walka to codzienność. Rzadko jednak konfrontacje kończą się obrażeniami. Starsze i bardziej dominujące ptaki omijane są z dala przez młodsze ptaki. Uparty bielik trzyma swą zdobycz. Nieopodal bielik olbrzymi ma inne pomysły. Działa szybko i ucieka ze skradzioną rybą. Bielik olbrzymi rusza za nim w pogoń. Zdobycz zostaje upuszczona i wpada pomiędzy inną grupę ptaków.
Bielik odzyskuje zgubę. Mewy czekają cierpliwie, oczekując na swoją kolejkę. Waleczna wrona próbuje skraść jedzenie. Bielik ma większą ochotę na jedzenie, niż na tracenie energii, aby odpowiedzieć na atak. Dzikie wyprawy. W dorzeczu Klamath, na granicy Kalifornii i Oregonu świta. Jest to coroczne miejsce spotkań dużych stad ptactwa migrującego z północy. Łabędzie wzbijają się w powietrze. Śnieżyce duże, gęsi rosses, tłoczą się tysiącami, co przypomina biały koc rozciągnięty na wodzie. Wmieszać się zdołały stada gęsi białoczelnych z pręgami na brzuchu. Wszystkie ptaki wodne przeleciały tysiące kilometrów z miejsc lęgowych w najbardziej na północ wysuniętych zakątkach Ameryki Północnej. Stada ptactwa wodnego sprowadziły bieliki pochodzące z północnych części Kanady i Alaski. Tu, w dorzeczu Klamath, mają to, czego potrzebują, aby przetrwać zimę. Obfite pożywienie z miejscami do nocowania w pobliskich górach. Bielik amerykański występuje wyłącznie w Ameryce Północnej oraz jest największym przedstawicielem szponiastych na tym kontynencie. Dorosły osobnik waży przeciętnie od 2 do 3 kg, a rozpiętość jego skrzydeł może osiągnąć 2 metry. Matka natura zapewniła temu drapieżnikowi optymalną skuteczność w powietrzu. Bielik amerykański ma ponad 7000 piór. Łącznie ważą one mniej niż 650 gramów. Podobnie jak u wszystkich ptaków, kości są pneumatyczne. Cały szkielet tego ptaka waży zaledwie 180 gramów. Na ponad połowę wagi bielika składają się mocne mięśnie, którymi podnosi ofiarę ważącą więcej od niego. Podobnie jak większość ptaków drapieżnych, bielik amerykański łączy się w pary na całe życie, spędzając większą część roku na tym samym obszarze co jego samica oraz przebywając w coraz bliższym jej sąsiedztwie w miarę zbliżania się pory wylęgu. Tak jak w przypadku bielików w Sheratoko, ostra zima i skupione źródło pożywienia sprawiają, że w bliskim sąsiedztwie żyje ogromna liczba ptaków. Właściwie może się wydawać, że czasami przejawiają one zachowania stadne. Podobnie jak bielik olbrzymi, bielik amerykański dziennie potrzebuje pożywienia w ilości wynoszącej jedynie od 5 do 10% wagi swego ciała. Zatem 3-kilogramowy bielik przeciętnie zjada poniżej 350 gramów pożywienia dziennie. W dorzeczu Klamath to całkiem proste zadanie dla bielików. Jako pożywienie wybiera ryby z rodziny okoniokształtnych, gdyż nie spala wtedy dużo energii. To jest najistotniejszy problem dla przedstawicieli szponiastych. Gdy energia potrzebna do zdobywania pożywienia jest większa niż energia otrzymywana z pożywienia, ostatecznie ptak zagłodzi się na śmierć. Gdy brakuje ryb z rodziny okoniokształtnych, bieliki zmuszone są upolować własną zdobycz albo ukraść ją innym ptakom. Wysoko nad nimi bielik spostrzega potencjalną ucztę. Inny bielik ma świeżo upolowaną kaczkę. Niedojrzały bielik amerykański przyłącza się do pościgu.
Uciekający bielik nisko nurkuje, aby uniknąć pościgu i ostatecznie upuszcza zdobycz. Inny bielik szybko ją przejmuje i pościg jest kontynuowany. To była łagodna zima. W rezultacie niespotykanie mała liczba ptactwa wodnego straciła życie z powodu trudności i chorób. Zasoby ryb są minimalne, co zaostrza konkurencję między bielikami. Błotniak zbożowy wykorzystuje zamieszanie, aby pożywić się rybami. Ma szczęście, gdyż jego poszukiwania pożywienia są pilniejsze niż bielika. Z powodu szybkiego metabolizmu, błotniak musi dziennie zdobyć pożywienie w ilości wynoszącej prawie 50% wagi swojego ciała. Przez stulecia człowiek bardzo podziwiał te pełne wdzięku i siły ptaki. Ptak stał się źródłem inspiracji dla poetów i artystów. Jak na ironię, to właśnie człowiek prawie doprowadził te ptaki do wyginięcia na większości obszarów Ameryki Północnej. Gdy pierwsi Europejczycy przybyli na ten kontynent, liczebność populacji bielików była ogromna. Gdy w połowie XIX wieku biali osadnicy zaczęli podążać na zachód, zastrzeliwano niezliczone ilości bielików z powodu ich szponów, a często zupełnie bez powodu. W roku 1940 kongres przyjął ustawę o ochronie bielika amerykańskiego. Zabicie lub zranienie tego ptaka było przestępstwem. Przez pewien czas populacja bielika amerykańskiego wydawała się wzrastać, ale w 1946 roku na rynek został wprowadzony pestycyd DDT. Skutki były porażające. Ostatecznie w 1972 zakazano stosowania tego pestycydu. Obecnie północnoamerykańskie szponiaste zwalczają długotrwałe skutki działania tych bardzo szkodliwych chemikaliów. Istnieją także inne zagrożenia. Trudno wytłumaczyć fakt, że bezsensowne odstrzeliwanie bielików to główna przyczyna śmierci tych cudownych ptaków. Drugim zagrożeniem dla tych ptaków jest porażenie prądem elektrycznym na liniach przesyłowych. Zazwyczaj ptaki mogą bezpiecznie przysiąść na liniach przesyłowych. Jednak bieliki z ogromną rozpiętością skrzydeł czasami dotykają dwie linie naraz, co powoduje różnicę napięć i przepływ prądu przez ich ciało. Jednak na dłuższą metę najpoważniejszym zagrożeniem dla bielika jest niszczenie jego środowiska przez człowieka. Ptaki te potrzebują dużego i spokojnego środowiska, w którym mogą polować, rozmnażać się i żyć. Bielik, który znajduje się na szczycie łańcucha pokarmowego, jest ważnym wskaźnikiem. Występowanie bielików w przyrodzie jest znakiem, że stan środowiska jest bardzo dobry. Jeżeli ochronimy nasze wody i lasy przed zanieczyszczeniami i urbanizacją, liczebność bielików będzie się zwiększała, co będzie znakiem naszego zaangażowania w ochronę przyrody. Dzikie wyprawy. Anatomia ptaka drapieżnego to analiza jego wyspecjalizowanych cech. Struktura szkieletu to idealny kompromis.
Jest ona wystarczająco mocna, aby podtrzymywać go w czasie ostrego lotu, a zarazem na tyle lekka, aby ptak mógł oderwać się od ziemi. Podobnie jak u wszystkich ptaków, jego kości są pneumatyczne, a wewnętrzne rozpórki są dodatkowym wzmocnieniem. Rozpórki odgrywają istotną rolę, gdyż nogi i pazury u szponiastych muszą być dużo mocniejsze niż u innych ptaków. Szpony to narzędzia, które chwytają i zabijają zdobycz oraz na których przedstawiciele szponowatych polegają najbardziej. Niektóre ptaki drapieżne wykorzystują dziób do zadania ostatecznego ciosu. Dziób zbudowany jest z kości otoczonej keratyną, z której zbudowane są ludzkie paznokcie. U wszystkich szponiastych dziób służy głównie do zdobywania pożywienia. Jego ostry i haczykowaty kształt jest idealny do rozcinania i rozrywania ofiary. Najbardziej charakterystyczną cechą tych ptaków jest ich wzrok. Widzenie stereoskopowe umożliwia ptakom natychmiastową regulację ostrości i dostrzeżenie szczegółu z dużej odległości. Ich zdolność widzenia światła ultrafioletowego sprawia, że dysponują bogatszym i bardziej szczegółowym obrazem świata niż ludzie. Oczy puszczyków plamistych są szczególnie przystosowane do widzenia w nocy, mimo że równie doskonale funkcjonują o zmierzchu. Aby utrzymać pióra w doskonałym stanie, szponowate muszą je czyścić przez cały czas. Wyciąganie i prostowanie wygładza oraz układa strukturę piór. Rytuał ten pozwala usunąć małe pasożyty jak wszy lub muchy. Wzajemne czyszczenie piór wzmacnia więzy w parze. Samica sowy wraca do gniazda. Spogląda na swojego samca, aby uczynił to samo. Jednak jego uwagę rozproszył ruch na dole. Samiec sowy powraca do gniazda ze zdobyczą w dziobie. Wlatując do dziupli, natychmiast oddaje złapaną mysz jednemu ze swoich piskląt. Rzadko się zdarza u sów i sówek, aby z tak dużego wylęgu przeżyły wszystkie pisklęta i osiągnęły taki wiek. Rodzice odlatują natychmiast. To ciasne warunki sprawiają, że spędzają tak mało czasu ze swoimi pisklętami. Nawet gdyby ich dziupla była bardziej przestronna, i tak większość aktywnego czasu spędzaliby na polowaniu. Późnym wieczorem ostatnie i najmniejsze piskle dostaje pożywienie. Matka przyniosła jaszczurkę, którą z apetytem zjadło, podczas gdy reszta lęgu siedzi zbita w grupkę u wejścia do gniazda. Na zmianę rodzice odlatują, aby kontynuować poszukiwania pożywienia. Już niedługo w ich ślady pójdą pisklęta. Dwa tygodnie później pisklęta na dobre opuściły gniazdo. Pomimo, że są w pełni rozwinięte i dysponują szponami niezbędnymi przy polowaniu, nie nauczyły się jeszcze samodzielnie polować. Dni i noce spędzają w pobliżu gniazda, gdzie nadal karmią ich rodzice. Muszą uważać na zagrożenia pochodzące ze świata zewnętrznego. Dokuczanie przez inne, mniejsze ptaki to jedne z najpowszechniej występujących zdarzeń w życiu sowy. Właśnie teraz doświadcza tego po raz pierwszy jedno z piskląt.
Głośna grupa tropikalnych drozdów długonogich obniża lot i uderza sówkę w głowę. Nagle drozdy odlatują. Głośne skrzeczenie ujawnia obecność jeszcze bardziej dokuczliwego ptaka, wrony orientalnej. Pisklęta nie wiedzą, co robić, gdy intruz rozpoczyna swe nieustające nękanie. W końcu sówka przekona się, że w tej sytuacji może albo odlecieć, albo cierpliwie przeczekać napastnika. Nękanie przez inne ptaki to prawie codzienność dla sówek i większości gatunków sów. Dwa pisklęta powracają do bezpiecznego gniazda. Również i trzecie piskle. Czwarte piskle cierpliwie czeka, aż wrona odleci, a następnie zauważa ruch w poszyciu lasu. To piskle upolowało swoją pierwszą zdobycz, udowadniając, że ma instynkt i nabyte umiejętności zdobywania pożywienia. Dzikie wyprawy. W przeszłości powszechnie polowano na ptaki drapieżne lub trzymano je w zamknięciu. Obecnie wiemy, że są one istotną częścią ekosystemu. W Ameryce Północnej są objęte ochroną. Lecz w niektórych krajach świata tak wiele z nich jest nadal zabijanych, gdyż postrzegane są jako szkodniki lub w celach sportowych. Wraz ze wzrostem świadomości odnośnie znaczenia szponiastych w przyrodzie, miejmy nadzieję, że bezsensowne zabijanie ptaków drapieżnych się skończy. Dzielenie się wiedzą ekologiczną jest naszym najskuteczniejszym narzędziem w walce o ochronę szponiastych i innych zwierząt. Obecnie godłem państwowym kilku państw, w tym Polski i USA, jest orzeł. Opracowanie wersji polskiej Iglo Studio. Czytał Rino Pawletta.